Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Menelcrafta i uwaga, cóż to się stało? A co to jest? Czy nie mieliśmy tego robić przypadkiem w tym odcinku? Tak, mieliśmy, ale chciałem sobie najpierw przygotować pod to miejsce, dlatego że nie wiedziałem... Oj, wagonik, jedź. Dlatego że nie wiedziałem, gdzie dokładnie chcę to zbudować i szukałem miejsca trochę czasu. Przekopywałem się tam między innymi. Myślałem też, czy by nie zrobić tego finalnie na powierzchni, ale jednak nie zrobiłem tego na powierzchni, no i uznałem, że zrobię to tutaj. Na razie jest to takiej wielkości, będę to powiększał. O, nie, zimanko. No, zdobiłem sobie też bazę, wygląda moim zdaniem lepiej. I mamy te terrain shardsy, dzięki czemu możemy zrobić terrain stony, a z tego możemy zrobić terrain knife. A terrain knife... Możemy zenchantować na niezniszczalność 1. Co nie jest wcale głupim pomysłem. Tylko jaki level tam był? 12? 12. Dobra, no to bierzemy 12, może coś jeszcze siądzie fajnego. Zmora stawonogów. Jasna cholera. To nie, nie chcę zmory stawonogów. I dziękuję panu koledze MC Cox, który mi przypomniał, że jest coś takiego jak kamień szlifierski. I przypomniał mi, do czego on służy. Tylko zastanawiam się, gdzie go jeszcze postawić. Tutaj jest trochę ciasno. Chociaż dla mnie odpowiednim miejscem byłoby, myślę, tutaj, ale nie jestem jeszcze pewien. Tutaj jest ta skrzynka, więc tu to nie będzie pasować raczej. No nie wiem, bo tutaj przejścia nie będzie wtedy. Jakby to zrobić? Coś takiego. Dobra, i zobaczmy. Jest enchanty zdjęte. Ostrość 2, odrzut 1. No to weźmy ten odrzut 1. Niech będzie i to. Teraz furor 1. I ostrość 4. 15,5 punkta obrażeń. Rupi rapier idzie pod stawkę. Nie jest to zbyt dobry sprzęt. Mam jeszcze niezniszczalność 2. Nie wiem, czy na razie to zostawię. Jeszcze tarcza. Dodajemy level. I będziemy szli po co? Będziemy szli do piekła. Uwaga! Po co idziemy do piekła? Do piekła idziemy po to, żeby nazbierać kwarcu. Potrzebujemy w kurwę kwarcu. Resztą też się przyda, więc całe szczęście go trochę mam jeszcze. Ja tak nie są jakieś dużej ilości. I obawiam się, że może nam go zabraknąć. Tak czy inaczej. Wyłożę sobie to tutaj. Tutaj sobie zostawiam takie najlepsze itemki. Najlepszy set, jakbym zdechł. Żeby mieć pewność, że nic strasznego mi się nie stanie. Będzie też dobrze wsadzić tam trochę żarcia. Myślę, że tyle może być. A teraz możemy iść przespać i do Netheru. Oświetlałem też trochę teren w okolicy. Tam wyrównałem ziemię. Tam postanowiłem, że coś zbudujemy. Jeszcze nie jestem do końca pewien co. Ale coś tam powstanie. No ale jeszcze zobaczymy. Póki co idziemy spać. Idziemy do piekła. A z piekła musimy nazbierać kwarcu. Kwarcu potrzebujemy co najmniej na tą chwilę stack. W tej chwili w zupełności mi to wystarczy. Oj, mi się ziewa. Już. No, dobra. Wyłaź. I teraz tak. A! To parzy. Nie wiedziałem, że to parzy. Dobra, okej. Pobiję, no. Pobiję. W takim razie musimy znaleźć kwarc po prostu. Zdech pies. Ciekawie, co to są za cegły tutaj. Dobra, już się nie palimy. Są różnego rodzaju rudy. Wiem, że była taka fajna czerwona ruda. I ona była podpisana, że coś tam netherite. Więc fajnie byłoby to wykopać. Niestety. Oła. Nie wiem, skąd dokładnie mógłbym to zdobyć.
A przy okazji, poszedłem w złą stronę. W tamtą stronę chciałem iść. Nie poznałem tego Netero. Przez ten dungeon, co się tu wygenerował. No raczej nic nam się nie stanie, jak przejdziemy przez ten dungeon. Mam tu regenerację, mam nasycenie. Raczej jesteśmy bezpieczni. Panie, gaś się. Proszę mi się tutaj odczepić ode mnie. Znaczy w sumie to już zostaje, więc i tak się odczepi, tak. Mamy tu Endermana. Ja jak zawsze musiałem się siewnąć. Ja nie wiem, co jest z tym ziewaniem na odcinkach. Serio, ja w ogóle nie ziewam praktycznie, tylko jak jestem albo w szkole, albo na odcinku. Tak to nie ziewam w ogóle. Jak nagrywam odcinek do kogoś, to też zwykle nie ziewam. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. To jest dla mnie chore. Gdzie jest ten Enderman? Czego zabił? A, ła. Właśnie, perełka. Ważna rzecz. Tam jest kwarc. Więc i tam musimy pójść. Tych gównianych rud nawet nie będę już zbierał. Są mi zupełnie niepotrzebne. Panie! Dobrze. Świetnie. Tu są te pigliny, to nie chcę mi się z nimi użerać. Małego znojka mogę zabić. Jak już trzeba. Lecimy dalej, to jest Soul Sand, szkoda. Dobra, i mamy kwarc, mamy nasz cel. Więc teraz trzeba go wykopać, tak, chociaż zostać na tą chwilę. I później jeszcze będziemy robili farmę bambusów i będzie kolejny wydatek w kwarcu. Się tylko zastanawiam, czy chcę robić to połączone, czy chcę zrobić to jako osobne dwa budynki. Co do tego jeszcze nie jestem pewien, no ale to się wszystko okaże, że osobne budynki. Ale co będzie? Ścieżki do tego. Mów te sorry, tak ziewam. Wybaczcie mi, nie wyspałem się tak szczerze. Ale to nie usprawiedliwia mojego ziewactwa, bo ja na odcinkach tylko ziewam. Naprawdę nie wiem, skąd to się bierze. Oła, gnoju. No weź, że zdechnij. No. Leżeć, kundlu. Tu będzie warto zejść po ten glowstone. Ja bardzo lubię glowstone. Okej, okay, mamy to. Tego się raczej nie opłaca bić pilochem, można zbić łapką. Ale to pięknie wygląda ten glowstone. Dawaj mi tego jak najwięcej. Ja uwielbiam glowstone. Najlepiej to bym tylko z tego budował. Szczególnie jeszcze na tych shaderkach. Tak pięknie wygląda. Ile mamy? 50. Może być. Targeti nie ma. Dobra. Więcej kwarcu. I więcej ziewania. Chciałem też podziękować komuś z was, kto oglądał moje streamy z Minecrafta kiedyś. To było jakoś 2-3 lata temu. I ta osoba powiedziała mi, że bardzo szybko się XP zbierając kwarc. I dziękuję ci osobo, choć już nie pamiętam kim jesteś. No to dziękuję za tą radę, bo faktycznie bardzo szybko się XP. Zbieramy tego więcej. Słyszę gasta kolejnego. Tenko. No ale dobra, nie ważne. Nie przejmujmy się tym. Będzie trzeba, to się go pozbędę. Myślę, że zaraz będziemy mieli tyle kwarcu, ile będzie mi potrzeba. Tak? No. Dokopię to i można wracać. Raczej tyle wystarczy.
Czyli potrzebuję tego nie wiadomo ile. Cóż to jest za dziwny kamień? Nie wiem co to jest, ale nie będę tego ruszać. Na pewno chcę wykopać kwarc. Bo to to ja lubię. No i wracamy. Idziemy w kierunku portalu. Czasem ja znowu się mam. To wygląda fajnie. Ale obawiam się, że to jest zwykły emerald. Znaczy zwykły, ten emerald modowy. Dusk emerald. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest to nic wartego uwagi. No tego jest dużo tutaj. O, cóż to jest? Emeraldite. To jest emeraldite. Z tego się robi emeraldy. A z tej sztabki co się robi? Zbroje na konia. Nic ciekawego. Ale ten emeraldite się wydaje fajna sprawa. Możemy tego troszeczkę pozbierać. Emeraldy nam się przydadzą. W końcu chcemy mieć tych naprawek, nie? Pierwsza naprawka musi iść na hełm. Hełm jest najważniejszy akurat jeśli chodzi o mój set, bo... no ten hełm to jest przepotężny. Tym bardziej, że go nie tracę, jeśli umrę. A enchanty ma kozackie. Dobra, idziemy w stronę portalu. Czyli jednak muszę się przekopać przez te skałki. Mówiłem, że nie będę tego kopała. Jednak jestem zmuszony. Jestem też zmuszony ziewać przez mój głupi organizm. Zupełnie nie wiem dlaczego. Nie mogę po prostu przestać ziewać. Nie wiem, może są jakieś leki na ziewanie. O! Czyżby to było miejsce, w którym zdechłem kiedyś? Na to wygląda. No to jest to. No nie jest fajne. Ale jak już zebrałem, to pozbieram do końca. I jaksy. Super. Jaksy się przydadzą. Jaksy ważna sprawa. Czy to nie są jaksy? Nie są. Jest jakaś margaryna. Margarynę też pozbieramy. Co i lecimy do góry, nie? Tylko trzeba jeszcze innych bloków. Wysocenda nie potrzebuje, tej gleby już nie potrzebuje. Super. Cudownie po prostu. Dobrze, że nie wpadłem do lawy. Byłoby cienko. Jak zawsze trzeba ziewnąć. Możecie mi zrobić licznik ziewów na tym odcinku. Będzie ciekawie. A powiem wam, że nie mogłem się powstrzymać wczoraj od grania w Minecrafta i dużo się zmieniło u nas na wyspie. Między innymi pooświetlałem, jak widzieliście również, porobiłem te elementy liściowe u naszej chatki. Po prostu nie mogłem się powstrzymać. Tu dalej chyba margaryna była. To jest citrinę. Mamy kolejny glowstone. Diaksa. Nie, nie chcę tego diaksa. Chociaż kurde no... No niby tu nic nie ma. Dobra. Pójdę tam, będzie najlepiej... Najwyżej będę miał shorta jakiegoś dla was. Jak se zdechnę. Chociaż oby nie. Naprawdę oby nie, a jeszcze teraz się kopię... Buduję w takim miejscu. Na wysokości jednej kratki. Że jeśli się spierdzielę na dół, to już nie wrócę. Dobra, mam jaksy. Netherrack i lecimy do glowstone. Ja glowstone, jak mówiłem, uwielbiam. Jest to dla mnie najlepszy surowiec budowlany, czy jakby to nazwać. Jest to po prostu cudo i arcydzieło, szczególnie na tych shaderach wygląda to cudownie. W ogóle ten odcinek chyba będzie dłuższy.
Chociaż zobaczymy. Wydaje mi się, że może być troszeczkę dłuższy ze względu na te przygody w Netherze. Ale raczej moment, kiedy... O! Merelu. Ale to nie są te zwykłe chyba, nie? Nie, nie są to zwykłe. Nie, to jest Aquamarine. Jeszcze coś innego. Okej. Dobrze. Wracamy do bazy. Portal jest w tamtym kierunku. Tylko jak tu przejść? A to co to za dziwactwo? Myślę, że tędy górą będzie wygodnie. Zaraz zobaczymy, czy przejdę. Ja chcę uniknąć kopania się. Chciałbym też, żeby Erebus, modyfikacja taka Erebus, jest cudowna. Jest taka bardzo wyjątkowa, była na tą wersję i chciałbym też, żeby Atom było na tą wersję. To są dwie modyfikacje na nowe światy. I gdyby one były na tą wersję, no to ja bym bardzo chętnie dodał je do tego modpaka. Plus zastanawiam się też nad modem na portale bez ładowania. Bo tak jak i poprzednio, mój komputer sobie z tym nie radził. Tak, jeszcze nie znalazłem nic, z czym obecny komputer by sobie nie poradził. W końcu RTX 4070 a 2070 to jest parę lat różnicy. Jeśli chodzi o przeskok wydajnościowy, to przeskok jest gigantyczny. Mam też Ryzena 9 5800 3D, tak? Zobaczmy. Ryzen 7 5800X3D. No. Prawie zapamiętałem. Teraz lecimy dalej. I zaraz będziemy przy portalu. Będziemy mieli jedno przejście fajne, bo w tym też przydają się takie przejścia. Więc fajnie będzie to zasi. Ile można ziewać? W ogóle mi się mikrofon przestawił. Mam nadzieję, że nie słychać mnie do dupy. Ale właśnie tak widzę, że jest jakoś nachylony dziwnie. Dopiero teraz zauważyłem. Nie będę go już ruszał w trakcie nagrania. Zajmę się tym później. I przydałoby mi się wreszcie dojść do portalu. A, portal jest wyżej, okej. Dobra, zacznijmy się kopać w górę. Jeśli portal jest wyżej, no to ja się mogę kopać i kopać w nieskończoność i się nigdy nie dokopię. No długo jeszcze? Dawaj. Bardzo byłby fajny mod, jakby było tak jak w Terrarii, że na przykład do Netheru da się dokopać. A trzeba się na przykład przekopać przez tą skałę macierzystą. Widzę się stąd. Nie chcę tu być. Walcie się. Emerald. Dusk Emerald. A wezmę sobie łyczka picia. Dobra. Jesteśmy w domu. Więc teraz tak. Na tą chwilę oczywiście wypakuję się do skrzynki na syf ze wszystkiego co mam. Sobie to posegreguję poza odcinkiem. Myślę, że tak będzie najwygodniej. I dla was i dla mnie 48 powinno wystarczyć. Jest noc, więc również pójdę się przespać. Ale te bambusy urosły. Ciekawi mnie, czy one rosły, kiedy ja byłem w piekle. Ale wygląda na to, że raczej tak. No dobra, nieważne. Spójrzmy, z czego się to robiło. Detektor. 2T, cobblestone i to. Okej. Więc teraz tak. Dodaj mi to. I rób mi to. Redstone'a mi braknie, już widzę. 20. Musi na razie 20 wystarczyć. Pokażę wam, jak ta moja farma będzie działać. To odłożę. Wezmę sobie drewno. No i tak bez znaczenia, czym ja tam zabuduję to. To wszystko będzie zakryte, więc nie będziemy tego oglądać. Tutaj będzie zabudowane. Więc teraz tak. Musimy sobie wybudować do tej kratki. Jeszcze tłoki potrzebujemy. No to jeszcze tłok.
też redstone, kurde. No to jest zła informacja. No redstone już widzę, że raczej nam nie starczy. Jeszcze potrzebuję kobla, którego już prawie nie ma. Cienko. Mam na tym serwie straszne problemy z koblem i z dirtem, zauważyłem. Potrzebuję 20, nie starczy. Cholera. Dobra, no niech zostanie na razie tyle. Ja sobie to mogę dokończyć poza odcinkiem, albo w momencie, gdy nazbieramy dostateczną ilość wszystkich surowców. Za ten czas, kiedy wam to pokazuję, no to nie muszę tego kończyć. Myślę, że raczej nie będzie wam to przeszkadzało. Jeśli zostawię to w robocie jeszcze. Okej, więc ten rząd zaraz będzie dokończony. Potrzebujemy teraz tutaj powsadzać redstone'a. Jeszcze detektora nie ma. Widzę. Okej, dobra. Więc to trzeba w drugą stronę kłaść, te detektory. W tym kierunku? Nie, nie w tym kierunku. Jeśli postawię go tak, on będzie w tym kierunku. Dobra. Spoko. Dobra, teraz jest dobrze. Dobrze, 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 dobrze. I zaraz wam pokażę, jak to będzie działać. Muszę jedynie wziąć to i tutaj zasadzić tą trzcinę. Tutaj mamy troszeczkę tej trzciny jeszcze. Ale ja sobie użyję nowego. No i to niszczy wszystko. Wagonik zabiera to tutaj. I odkłada to z powrotem do skrzynki. Jak widać. Tu są leje. I z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Tylko trzeba tutaj jeszcze wlać wodę. Na razie to jest jeszcze trochę małe. Ja myślę, że ja to raczej powiększę. Tej trzciny mi nie wystarczy. Chociaż w sumie też nie będzie mi potrzeba więcej tej trzciny, jeśli nie zamierzam robić nie wiadomo wielkich farm. Nie, sorry, nie. Co ja pierdolę? Ja już nawet nie wiem, co ja gadam. Chodzi mi o to, że... chwila, tutaj musi być ziemia. Czy ja mam w ogóle na to ziemię? Powiedzcie, że mam. Pewnie nie. Chociaż może. Może piasek? Jest trochę ziemi jeszcze. No to spoko. Spoko, że chociaż tyle. Weźmy sobie wiaderko. I musimy tam tą wodę porozlewać. I zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie to jak chcę, żeby było? Czy też nie? No, jednego brakło. Okej, dobrze. Ale jak brakło jednego, no to mogę go wziąć sobie na przykład stąd. Nie jest problem. Więcej trzciny. Teraz trzeba tą wodę tutaj rozprowadzić, żeby było nawodnienie dla tej trzciny, bo bez nawodnienia to tutaj jest bez szans, żeby cokolwiek wyrosło. Dobra, jest równe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mamy łącznie 28 kratek trzciny cukrowej. Czy więcej nam tego potrzeba? W zasadzie to ja nie wiem. Z Mikołajem mieliśmy tego dużo więcej i w sumie nie mieliśmy co robić z tą trzciną, ale jak będę miał jakieś fajne enchanty do wzięcia od villagerów, to z drugiej strony będzie to potrzebne. Jeśli będzie trzeba, to zawsze będzie można to powiększyć. Chociaż ja myślę, że nawet powiększę to teraz. Tylko muszę iść po więcej torów. Jeśli mam obecnie 28 kratek,
No to muszę wziąć tak. Redstone torcza. O ile jakoś mam. Mam. Zasilane tory. I tych torów tak z 6 sztuk. Będzie 28 plus 7. 14. 28 plus 14 to jest 32. To jest 42 pola. 42 pola myślę, że będzie to wystarczająca ilość. Jak nie będzie wystarczało, no to zobaczymy. Dwa. Ło! Okej. W takim razie wychodzi na to, że nasza farma zakończy się w tym miejscu. Tutaj muszę postawić kabla postawmy. Nie, tutaj niżej. Tutaj? Tak, chyba tutaj. Teraz resztą torcza. I tak, mamy zasilany tor. Tym samym przedłużyliśmy sobie farmę o 2 pola. To nie jest dużo, ale to jest 32, a nie 28. Myślę, że jeśli przełożymy to na czas, na przykład na godzinę, no to produkcja będzie większa. Też nie będzie to raczej odczuwalne, jeśli będę sobie tak po prostu tutaj przychodził, żeby zbierać. Na pewno też trzeba to zabudować, żeby mi żadne potwory tu nie wtokały. Więc zrobimy sobie coś takiego. Bo widziałem, że się tu pojawiały potwory i bardzo bym nie chciał, żeby coś mi tu wlazło i zatrzymało wagonik. Jeszcze tu. To jest bez znaczenia, jak to będzie wyglądać tak naprawdę pod ziemią. Może wyglądać to jakkolwiek. I nic się złego nie stanie. Teraz te detektory. Musimy tu zrobić przejście. Żelazo, fajnie, ale na razie tego nie... No dobra, wezmę to. Przyda się. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na więcej nas nie stać. Więc jeszcze musimy zrobić tak. I musimy puścić redstone'a. Tędy. Tutaj. I teraz tylko zobaczyć, czy zadziała. Tak, dokładnie tak, jakbym chciał, działa. Pól mamy na razie trochę za mało, ale to będzie rosło samo, będę mógł to pozbierać w każdym czasie. Niestety brakuje mi redstone'a, brakuje mi kobla, więc zajmiemy się tym dopiero po najbliższej wyprawie do jaskiń. Te detektory mogę tu odłożyć do skrzynki. Może tu zostać. To zabieram. Zestakujcie się wszystkie. To mi się niech zestakuje. I odłożę te śmieci teraz do skrzyneczki. O, jeszcze się noc robi. To cienko. Porozkładałem też dużo rzeczy. Jeśli chodzi o... o syf. Stwierdziłem, że będzie fajnie to porozkładać. To była ta skrzynka, jak widać, ona jest prawie że pusta. Tory z czym? Z czujnikiem. Tory z czujnikiem. Możemy na brzeg... Mogę wam pokazać, jak się to rozkłada. Wsadzamy to tu. Dobra, tego się widocznie nie da złożyć. Ale na przykład dałoby się rozłożyć kowadło. I możemy za 7 leveli odzyskać te wszystkie rzeczy. Ciekawe, bo niektóre rzeczy można za darmo. Nie wiem, jaka jest w tym różnica. Tak czy inaczej, idę się przespać. I tutaj zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. W następnym odcinku zajmiemy się czymś, myślę, ciekawszym niż bieganie po neterze i szukanie surowców, plus ogarnianie tej farmy.
Zrobiłem sobie też doniczkę. Tutaj sobie planuję postawić drugą w czasie jakimś wolnym. Na tą chwilę wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Udostępnijcie, zasubskrybujcie, zostawcie lajka. Do zobaczenia. No i cześć.